Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. A w dzisiejszym filmie chcę podziękować zespołowi Xiaomi Polska za wklepanie mnie na pierwsze miejsce na liście osób, które jako pierwsze dostały aktualizację do MIUI 13 i Androida 12 za jednym zamachem. Bardzo dziękuję. To jest dla mnie, znaczy to dla mnie dużo, że to zrobiliście, bo ja jako chyba jeden w Polsce reklamuję wasze produkty z tytułu właśnie Poco X3 NFC i się chwalę na każdym forum internetowym, że jak to mój Poco X3 NFC robi najlepsze zdjęcia astronomiczne. Dobra, a teraz przejdźmy do tego, co chcę wam powiedzieć. Chodzi głównie o to, że ostatnim razem mówiłem, że orbita Ziemi wokół Słońca się deczko zmieni. No i co dziwne, obserwujemy już te zmiany orbity Ziemi wokół Słońca. Zaraz wam wyjaśnię, na czym mniej więcej to będzie polegać. Zaczekajcie chwilę. Mianowicie to będzie polegało na czymś takim, że po prostu co 130 tysięcy lat Ziemia troszkę zmienia orbitę wokół Słońca. I może to powodować różne rzeczy. W najgorszym przypadku trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. W najgorszym przypadku. Ja w poprzednim filmie powiedziałem, że orbita Ziemi wokół Słońca się zmieni. Powiedziałem, że mogą, ale nie muszą wystąpić trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. A dlaczego to się stanie, to ja zaraz wam pokażę. Mamy tutaj placyk. Tu jest Słońce. O. To jest Ziemia i mniej więcej Ziemia ma taką orbitę wokół Słońca, mniej więcej, bo tu jest bardziej rozciągnięta, o. I tak dalej. I o co chodzi? Chodzi głównie o to, że to jest standardowa nasza orbita wokół Słońca, jaką mamy obecnie. Ale niestety to się zmieni. Teraz orbita wokół Słońca będzie wyglądać mniej więcej tak. I tu będzie zimą Ziemia. Tutaj będziemy latem. Dystans około 140 chyba 8 milionów kilometrów, hipotetycznie, ja to mówię hipotetycznie, a tutaj będzie dystans o wiele większy. I o co w tym chodzi? Chodzi głównie o to, że 130 tysięcy lat orbita właśnie Ziemi wokół Słońca się zmienia i tu w tym punkcie będziemy mieli upały na Ziemi dochodzące do 50 stopni Celsjusza. Prawdopodobnie nawet w cieniu, w niektórych miejscach na równiku. A tutaj zimą będziemy mieli nawet 41 stopni na minusie zimą. I to mówię o naszym miejscu w Polsce. Nawet może być więcej. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak po prostu dlatego, że co 130 tysięcy lat to się dzieje po prostu i tyle. Nie wiem dokładnie ile to trwa, bo 130 tysięcy lat temu nie było instytutów astrofizycznych, ani różnych komputerów, czujników i tak dalej i nikt tego nie zmierzył, nie zbadał, nie zapisał, żebyśmy my teraz w tym stuleciu, w XXI wieku, 130 tysięcy lat później moglibyśmy odczytać te dane i by działo się to tego i tego, trwało to tyle i tyle, aha, to musimy się przygotować na tyle i tyle lat, że będzie tyle i tyle to trwało, a potem będzie zajebiście i lepiej. No właśnie tak to nie działa. Nikt tego nie zbadał, są jakieś tam podania, ale te podania są 5/60, bo najstarsza, jak odkryli najstarsze maluwidła naskalne, gdzieś tam chyba we Francji czy w Hiszpanii, już nie pamiętam gdzie dokładnie, mogę się mylić, poprawcie mnie w komentarzach, ale mają najstarsze maluwidła naskalne, mają 41 i 88 chyba tysięcy lat wstecz. Maluwidła naskalne.
Ale z tych malowideł wiele już można się dowiedzieć. No. Więc pokazuję. Sobie oddalę. O. Więc tak to będzie wyglądać. Tu mamy Słońce. I tak będzie wyglądała orbita wokół Ziemi. Nowa, która się zmieni już niebawem. A dlaczego nic o tym nie wiemy, to już wam wyjaśniam. Nie wiemy nic o tym dlatego, że pomyślcie, gdyby tacy celebryci, jak czołowi naukowcy światowi powiedzieli, słuchajcie, za parę lat orbita Ziemi wokół Słońca się zmieni. Będziemy mieli latem ekstremalne, ogromne upały, a zimą ekstremalne, ogromne zimy. Zgadnijcie, co by wybuchło. Ogólnoświatowa panika. No bo co, załamałby się rynek gospodarczy i tak dalej, giełda by wyjebała na ryj, różne rzeczy dantejskie by się zaczęły dziać. I oni dlatego o tym nie mówią, będą nas trzymać do ostatniej chwili, w ostatniej chwili już dosłownie wtedy o tym powiedzą. Dzieje się to tak dlatego, że po prostu władza nie chce mieć problemów w postaci rozjuszonego tłumu, który będzie domagał się wyjaśnień i tak dalej. Tylko chcę jak najbardziej uspokoić ludzi i będą nam to oczywiście wyjaśniać różnymi rzeczami, że coś się tutaj odpierdala i tak dalej. Ale ludzie, każdy kto myśli logicznie, zauważy, że teraz mamy koniec, prawie już koniec lata, ale zobaczcie, ekstremalnie ogromne upały już mamy. Co tylko potwierdza moją teorię. A zaraz przyjdzie zima. W tym roku nie, ale w następnym już zaobserwujemy ogromne mrozy. Ups. Czyjeś bym się pomylił? Ale jeszcze to jeszcze nie jest nic. Przejdźmy sobie dalej. Mamy tutaj Słońce. I najgorsze jest to, że mniej więcej orbita naszej planety, no już nie pamiętam, czy ona była mniej więcej w takim położeniu. Czy mniej więcej w takim położeniu. To jest oczywiście Słońce. I to jest położenie naszej orbity względem innych planet. Nie pamiętam tego, ale chodzi o to, że o, zobaczcie, tu mamy naszą Ziemię. Słońce wpływa na Ziemię grawitacyjnie i tutaj, gdzie są inne planety Układu Słonecznego, które też wpływają na Ziemię grawitacyjnie, o. Tu jest Księżyc, który coś tam też wpływa. I zauważmy, że na przykład jak orbita Ziemi by się teraz nagle zmieniła tutaj, to fale grawitacyjne innych ciał niebieskich i ogólnie siły magnetyczne rozkładające się na strukturze naszej planety względem nad Słońca zmieniłyby swoje miejsce, gdzie są obecnie. I co by to spowodowało? Mogliby, żeby spowodowało to rozciągnięcie skorupy ziemskiej w tych innych rejonach niż ona była do tej pory, co mogłoby skutkować, na przykład weźcie sobie piłeczkę, zwykłą piłeczkę, ściśnijcie ją, puśćcie, ściśnijcie, puśćcie, a potem weźcie w innym miejscu i zauważycie, że piłeczka robi się ciepła. Kiepsko. I to właśnie ten czynnik może zapoczątkować właśnie wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, bo rozciąganie skorupy ziemskiej zacznie się w innym miejscu niż do tej pory było. I będziemy mieli swoje kataklizmy, o jakich mówiłem. Proste wytłumaczenie. Akademicy naukowcy wam tego nie powiedzą. Wątpię, żeby jakikolwiek czołowy naukowiec zabrał głos i powiedział właśnie to samo, co ja teraz omówiłem tutaj na rysunku. Jednym słowem, nie powiedzą tego dlatego, że gdyby to powiedzieli, wybuchłaby ogólnoświatowa panika. A oni tego nie chcą i dlatego będą trzymać ludzi do usranej śmierci w niepewności. A dopiero jak zacznie się najgorsze, to dopiero zaczną o tym mówić. Tylko będą mówić piąte przez dziesiąte, żeby statystyczny zjadacz chleba tego nie pojął. Ale ludzie, którzy naprawdę myślą logicznie, zauważą, że coś się dzieje. Miło było wam o tym powiedzieć. Pozdrawiam. Piorun Burza Elektryk. Elektryzująca wiedza.